Powiat Lubaczowski, ziemia lubaczowska jest bardzo blisko Urzędu Marszałkowskiego, jest w centrum Rzeszowa. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj ziemia lubaczowska, Lubaczów w pigułce tutaj do nas się zjawił. Myślę, że jest to bardzo dobra promocja tego ważnego, ważnej marki turystycznej naszego Podkarpacia. Jutro już do Lubaczowa, do ziemi lubaczowskiej będzie można pojechać pociągiem. Przewozy regionalne uruchamiają sezonową turystyczną linię. Zapraszamy wszystkich serdecznie z całymi rodzinami, z wózkami, z rowerami. Wszystko się zmieści w właściwych godzinach i porach. Państwo odjadą i bezpiecznie wrócą. Cieszymy się bardzo, że dziś ten urokliwy zakątek naszego Podkarpacia swoim dziedzictwem, swoją kulturą stołu, z wszystkimi atrakcjami tutaj dzisiaj trafił. Są tańce, swawole, jest pogoda wreszcie piękna, która dzisiaj razem z Lubaczowem do nas przyjechała. Tak dziękujemy, gratulujemy. W dalszym ciągu chcemy to miejsce wspierać, bo jest ono naprawdę atrakcyjne. Tam inaczej się oddycha i ten drugi oddech dla Lubaczowa, dla ziemi lubaczowskiej dzisiaj tutaj w centrum Rzeszowa wyraźnie widać. Zachęcam do tego, byście Państwo przyjechali na ziemię lubaczowską, nie tylko w ten najbliższy weekend, ale przez cały sezon turystyczny. Zaczynamy promocję ziemi lubaczowskiej, otwieramy sezon turystyczny na ziemi lubaczowskiej dzisiaj i zachęcamy już do przyjazdu na pierwsze wydarzenie. Majówka na Rolską, właśnie w ten długi weekend majowy. Wiele atrakcji państwa, na Państwa czeka i mam nadzieję, że spotkacie się także z różnymi ciekawymi innymi miejscami, nie tylko z Narolem na ziemi lubaczowskiej. W końcu maja zapraszamy Państwa serdecznie na festiwal questingu, ogólnopolski festiwal questingu. W lipcu zapraszamy na festiwal Folkowisko, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Z kolei końcem lipca i początkiem sierpnia pamiętajcie Państwo o już 11-dniowym festiwalu dziedzictwa Kresów. Wydarzenie, które gromadzi naprawdę wielką rzeszę osób, gości nie tylko z naszego regionu, ale z Polski i zagranicy. Mnóstwo ciekawych atrakcji, koncertów, wydarzeń, spotkań. Zapamiętajcie Państwo, koniec lipca, początek sierpnia. Potem Rock Festival Cieszanowski, też bardzo znana już impreza dla młodych ludzi szczególnie. No i kończymy, Szanowni Państwo, we wrześniu festiwalem kuchni i tradycji myśliwskiej. Roztocze, ziemia lubaczowska staje się jedną z ciekawszych destynacji turystycznych w naszym województwie i z powodzeniem konkuruje z innymi miejscami, które do tej pory były najbardziej utożsamiane z naszym województwem. Ziemia lubaczowska wyrasta również na takie miejsce, które jest coraz chętniej odwiedzane i które ma coraz więcej do zaoferowania. To jest miejsce, które znakomicie nadaje się do turystyki typu slow, do turystyki również aktywnej. Szlak Green Velo, który przechodzi przez ziemię lubaczowską, jest znakomitą propozycją dla wszystkich, którzy są miłośnikami turystyki aktywnej. Jako Podkarpacka Organizacja Turystyczna staramy się również robić bardzo wiele, aby ten region promować. Już niebawem przygotowujemy taką niespodziankę, która w tym roku którą w tym roku będziecie mogli Państwo zobaczyć. Podejmujemy współpracę z znanymi youtuberami, którzy będą również obecni na Roztoczu. To jest też jeden z tych kanałów, który chcemy wykorzystać do promocji tego wyjątkowego regionu.